Siemanko, w dzisiejszym nagraniu pokażę Wam, jak prawidłowo skonfigurować i skalibrować taki oto jeden z najtańszych dostępnych na rynku mierników grubości lakieru, używając tych oto plastikowych płytek i aluminiowej płytki, która powinna być w zestawie z takim oto mierniczkiem. Ten tutaj miernik został kupiony w cenie 8 funtów, co w przeliczeniu na dzień dzisiejszy na złotówki jest około 38 zł, także chyba nic tańszego dostępnego na rynku po prostu nie ma. Także co, zaczynamy. No więc co, ogólnie kalibracja takiego urządzenia jest bardzo prosta, ale jako że często to urządzenie jest sprzedawane bez jakiejkolwiek instrukcji obsługi, po prostu dużo użytkowników korzysta z niego bez jakiejkolwiek kalibracji, przez co po prostu te pomiary nie są zgodne z rzeczywistością. Ogólnie, żeby przejść w tryb kalibracji, naciskamy ten oto tutaj przycisk podpisany Mode i trzymamy. Następnie trzymając ten przycisk, naciskamy przycisk włączający urządzenie, puszczamy przycisk Mode i powinniśmy mieć taki oto ekran, czyli 000 MMC. C tutaj na wyświetlaczu oznacza, że jest w trybie kalibracji, a tutaj te cyferki oznaczają wartość, jaką musimy po prostu pokazać miernikowi. Wartość 0 jest to po prostu czysty metal, bez jakiejkolwiek powłoki lakierniczej. Czyli po prostu teraz dokładamy miernik do tej płytki i gdy usłyszymy dźwięk, znaczy, że wartość została przyjęta. Teraz miernik oczekuje wartości 0,05 mm. Bierzemy tutaj sobie oto taki właśnie plastikowy film. Kładziemy na tą płytkę i powtarzamy czynność. Wartość została przyjęta. Teraz urządzenie potrzebuje 1,1 mm. Wartość została przyjęta. Teraz 1,4 mm. Teraz 0,5 mm. Teraz wartość 1 mm i wartość 2 mm. I komunikat over, czyli że wartości zostały przyjęte. Teraz można jeszcze w celach weryfikacyjnych włączyć urządzenie. Tutaj mamy oznaczenie SNG, czyli jako pojedynczy pomiar. Przykładamy do czystej, niemalowanej płytki. I mamy pomiar 0. I na przykład teraz przykładamy płyteczkę 0,5 mm. I mamy wartość 0,5 mm, czyli wartości zostały przyjęte zgodnie z wartościami, jakie wprowadziliśmy. No i co, jak widzieliście, kalibracja jest naprawdę prosta, także mam nadzieję, że komuś pomogłem. I to by było na dzisiaj tyle. Na razie, cześć!